Mamy kwiecień, koniec kwietnia, 4 miesiące do ślubu. Warto więc przypomnieć sobie, jak to wszystko się zaczęło. A jak? Najlepiej jak Kasia przypomni. Dlaczego ja? Poznaliśmy się w klubie Desperado Club, w tamtych czasach bardzo popularny wśród młodzieży. I wtedy pojawił się Kuba wraz z kolegami. Urzekł mnie swoim takim szarmanckim uśmieszkiem. I po jakiejś godzinie spotkaliśmy się wzrokiem na parkiecie i Kuba poprosił mnie do tańca. No weź! Ty kłamać nauczyłeś mnie. No podeszliśmy do siebie i zaczęliśmy tańczyć. Nie podeszliśmy do siebie, podeszliśmy. Bo ty podeszłaś do mnie i nie, wyciągnęłaś mnie na parkiet. Synchronicznie nie było. Nie, ty podeszłaś do mnie i to jest ta różnica. Ja do ciebie nie podchodziłem, bo tańczyłaś w kółku z wieloma chłopakami, a ja do takich z kolegami dziewczyn swoimi raczej nie podbijałem w życiu. Unikałem i do ciebie też nie podbijałem, więc ty pierwsza do mnie uderzyłaś, że tak powiem. No a poza tym to ja nigdy nie chciałem mieć dziewczyny. Więc w sumie po poznaniu ciebie nadal twierdziłem, że nie chcę mieć po prostu. Jesteś to jesteś, no. A że potem się potoczyło jakoś. I nadal twierdzisz, że nie chcesz mieć dziewczyny. Co? Nie bądź... Przyznaj, że się zakochałeś, uwiodłam cię swym tak uśmiechem, dobra, spojrzeniem. 31 sierpnia mamy 5. rocznicę. Zaręczyny były kiedy? We wrześniu. We wrześniu, 2 lata temu. We wrześniu, 2 lata temu. Wesele jest w sierpniu za 4 miesiące, czyli mniej więcej w 5. rocznicę nas. Ale wtedy też mamy podobno mecze baseballowe, więc ślub trzeba przełożyć. Dobra, teraz moja prawdziwa wersja. Byłem pijany w klubie Desperado, jak co tydzień. Tańczyłem z wszystkimi kobietami na parkiecie, oprócz tu obecnej. A że ona tańczyła w kółku z chłopakami, nasz wzrok się czasem spotykał. Ona w końcu nie wytrzymała, podbiła do mnie i zaczęła się dobierać. Ja ją odrzuciłem, ale wziąłem numer. I potem jak wytrzeźwiała, spotkałem się w kawiarni pod grzybem i tam wypiliśmy wino i zjedliśmy romantyczną kolację, po czym odprowadziłem ją do domu w blasku księżyca i tak się skończyła ta pierwsza randka. No tak było. Nie zmyślam. Wcale tak nie było. Nieważne jak było. Dobra, a teraz taka historia prawdziwa. 31 sierpień 2012 rok. To była data, kiedy się razem spotkaliśmy. Nie wiem, czy to był piątek, chyba piątek, czy sobota? Piątek. Piątek, klub Desperado Tereska, niegdyś popularny wśród młodzieży, obecnie raczej dla starszych osób, tylko w soboty. Tak się zaczęło, a później to już równia pochyła. Masz do powiedzenia? To co, taka wielka historia? Tak, to miała być historia Poznania, no i jest Poznania. Bez Poznania. Dobra, teraz na poważnie. Spotkaliśmy się 31 sierpnia i w ogóle byłem pijany jak Bela, jak 3 razy w tygodniu. Kiedyś często piłem, teraz już nie piję. Musiałem pić w młodości, bo tylko po piciu potrafiłem rozmawiać z kobietami. Na trzeźwo jakoś nie potrafiłem tego robić, więc w sumie na pierwsze spotkania również seteczkę chociaż grzdylnąłem dla kurażu. A dzisiaj jak widać... Dzisiaj jak widać prawdziwy banderas. Wszystkie lecą, a tu o, co się stało? Zawsze uważałem, że taki chłopak jak ja nie może być zajęty przez jedną kobietę, bo to nieuczciwe wobec pozostałych kobiet na tej planecie. I coś w tym jest. Hej, co to za przystojniak? Czy to policja? Jakiś piękniś się włamał. O, chwila, odwołuję. To tylko ja. Stary, podkręcasz mnie. Dobra, a teraz historia prawdziwa, już bez żartów. Był 31 sierpnia, wieczór. A, jeszcze jedno bardzo ciekawe. To pierwsza i jedyna kobieta, która po tym, jak ja ją od niej wziąłem numer, to ona chciała ode mnie numer. I powiem szczerze, że wtedy
Ząg, no ale dobra, dałem jej nawet prawdziwy. I to nasza historia. Nie, w końcu nie opowiedziałeś prawdziwej historii. Jak to nie? A co było w prawdziwej historii? Nie wiem, już sam. No co, no. Kończyłem wszystkimi kobietami do parkiecia o kurciele. Ale na nas wzrok nas się może spotykałaś, w końcu ty do mnie podbiłaś, wymieniliśmy ramię. I z początku się spotykaliśmy znowu w Teresce, znowu Desperado, tydzień w tydzień. Znowu pijani, potem się spotykaliśmy gdzieś... Nie, przesadzaj, aż tak. Potem się spotykaliśmy gdzieś w parku, aż przyszła zima, więc zerwaliśmy. Oraz przyszła zima, byłem zmuszony pójść do jej domu i to był... Poznać moją mamę. To był pierwszy symptom, kiedy już do człowieka dociera, że to tak, już... to jest to. To już nie przelewki. No i ty mnie zaprosiłeś na święta do domu. Ja się wyszalałem za młodu i nigdy nie chciałem mieć dziewczyny właśnie po to, żeby się wyszaleć za młodu. Piwerka. No i co jeszcze? Prawdziwa historia. Dzisiaj obnażamy wszystkie fakty. Aha, i prawda jest taka, że ja się tak szczygę. I oświadczyny może jeszcze powiem. No i tam nasza miłość kwitła, bla, 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 bla. Tam wiadomo, te pierwsze 3 lata, żeśmy się poznawali, bla, 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 bla. Byliśmy na Cyprze, kupiłem pierścionek. Mówię do Kasi, patrz, patrz, coś się świeci w morzu. A ona mówi, gdzie? No tam, nie widzisz? Gdzie? No tam, nie widzisz? No gdzie? Nie widzę. A ja wtedy bum, skakuję do tego morza. Przedzieram się przez fale. Wywaliłem się, bo to nie było kąpielisko, to było w ogóle skały, mogłem się tam zabić. Bo tam było tak, że było do kolan nagle dziura do szyi. I prawie mogłem tam złamać nogę, mogłem tam wszystko, ale widzicie, widzicie? To wszystko na miłości. I w końcu gdzieś tam zanurkowałem, wychodzę i zobacz. Przyklęknąłem i wyciągnąłem piękny, przepiękny pierścionek. I tyle. I przyjęła. No i się żenimy za 4 miesiące. I nigdy nie mieszkaliśmy razem i tylko na podróżach. Dlaczego? Bo w sumie ja nigdy nie chciałem. Ślub to taki punkt graniczny, kiedy życie obróci się o 180 stopni, myślę. Kiedy zamieszkamy razem. Drugim takim punktem w życiu, myślę, kiedy się życie obróci o 180 stopni, będą narodziny gówniaka, to znaczy dziecka. Trzecim takim krokiem, kiedy życie się obróci o 180 stopni, będzie wyprowadzka do innego miasta, o ile to nastąpi. I czwartym takim krokiem, kiedy życie obróci się o 180 stopni, to moment, w którym zostanę milionerem. I pierwsza akcja właśnie już za 4 miesiące, więc... Nie chcę! Bo szukać to ja nigdy nie szukałem. To się napatoczyła. Dobra, tyle. Proszę wyłączyć tę kamerę.